Mamy dzisiaj takie dziesiąte spotkanie z tym cyklem, czy wiesz, co masz. Ja też trochę mogę wspomnieć o perłach, bo to jest takie ciekawe zjawisko. Nie wiem, czy wy się kiedyś nad tym, znaczy pewnie niektórzy z was się zastanawiali nad tym, bo kiedy jest opisane Nowe Jeruzalem i jest opisane, jak ono jest zbudowane, to między innymi jest opisane, że bramy są z pereł. Głośniej? Dobrze teraz? Że opisane jest w Nowym Jeruzalem, bramy są z pereł. I tam jest oczywiście wszystko symboliczne, ale dlaczego są te perły? Czemu jest symbolika pereł? Dlatego, że perła to jest jedyny w zasadzie w swoim rodzaju klejnot, który powstaje w wyniku cierpienia. Inny klejnot nie powstaje w wyniku cierpienia. Każdy inny klejnot powstaje jest po prostu natury materialnej. Że wiecie, no, to jest wynik, nie wiem, różnych przemian chemicznych, ciśnienia ziemi, wieku i tak dalej. A perła nie. Perła powstaje w ten sposób, że do skorupki, w której znajduje się ślimak, dostaje się ziarno piasku. I to ziarno piasku uwiera ślimaka, rani go. Ono go rani. I to jest długotrwałe. On cały czas go rani to. I ten ślimak, żeby to go nie raniło, żeby jakby próbować łagodzić sobie ten ból, to on wytwarza śluz. I ten śluz otacza ziarno. Tylko coś ciekawe, im więcej śluzu wytworzy ten ślimak i to ziarno się tym śluzem oblepi, tym bardziej go to uwiela i bardziej rani. I w konsekwencji, kiedy powstaje już duża perła, to ślimak umiera z bólu. On umiera z cierpienia, on umiera po prostu. I potem ludzie sobie otwierają i widzą tam po prostu perłę i zwłoki w ogóle ślimaka. Czyli, że powstała perła, pamiętajcie, to stworzenie musiało umrzeć jakieś. Musiało umrzeć, dlatego jest napisane, że bramy Nowego Jeruzalem są z pereł. Bo, żeby wejść do Nowego Jeruzalem, to ktoś musiał ponieść cierpienie. Drzwi do nieba otworzyło ci cierpienie. Bo ja o cierpieniu dzisiaj będę mówił. Drzwi do nieba otworzyło ci cierpienie. Do nieba się dostajesz przez cierpienie. Czyli ktoś musiał cierpieć. Ty wiesz, kto cierpiał. Cierpiał Jezus, abyś ty mógł wejść do nieba. Dlatego jest tutaj symbolika, że te bramy są z pereł. One nie są z produktu, który nie ma elementu człowieczego. Tam jest element cierpienia. I w ogóle cierpienia się nie lubi. Znaczy są pewne grupy ludzi, które twierdzą, że lubią cierpienie. Znaczy to są zaburzenia generalnie. Generalnie są to zaburzenia i człowiek, który ma takie zaburzenie, to on twierdzi, że on to cierpienie lubi. Są też ludzie, którzy długo cierpią i się przyzwyczaili do cierpienia i jakby to cierpienie dla nich jest takie troszkę stało się spowszedniało, ale oni zawsze cierpią. Normalnie odczuwają dyskomfort. Natomiast chcę wam dzisiaj powiedzieć o tym, że my jako narodzeni z Bożego Ducha ludzie mamy łaskę do cierpienia z powodu Jezusa. I ja chcę dzisiaj rozwiać pewne mity, a też wprowadzić was na jeszcze wyższy poziom rozumienia, jeszcze wyższy poziom głębokości Bożych, związanych z tym, jaki potencjał wy posiadacie. Bo kiedy się przechodzi, wiecie, bo nasz potencjał jest, on jest. O, ty go masz, ty go nie nabywasz, tylko ty go masz. Tylko diabeł chce pozasłaniać ci te różne elementy tego potencjału, bo on chce, żebyś ty jak najmniej skorzystał z tego potencjału. Bo im bardziej ty będziesz korzystał z tego potencjału, tym bardziej marny jego los. Bo wiesz, im lepszy twój los, tym bardziej marny los diabła. To jest w ogóle siłą rzeczy. Więc on też będzie starał się zasłonić ci wszystkie, jakie może możliwości twojego potencjału, bo on wszystkich ci nie pozasłania. Bo wiesz, no, im bardziej rozwijasz się w Chrystusie, im więcej prawd Bożych do ciebie dociera, tym ten potencjał ci wychodzi do wierzchu. Widzisz go coraz lepiej, ale
On będzie cały czas pracował na tym, żeby tego potencjału było przez ciebie jak najmniej doświadczane, żebyś jak najmniej dotykał tego, co Bóg w ciebie włożył. Przeczytam wam list do Filipian 1:29-30. Gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć, staczając ten sam bój, w którym mnie widzieliście, mówi Paweł. I zobaczcie, gdyż wam dla Chrystusa, i to słowo dla, najpierw sobie to chcę, żebyście tak zobaczyli słowo greckie hyper, to jest będąc postawionym ponad. To jest bardzo ciekawe złożenie, ja wam to potem przeczytam rzeczywiście, jakie jest tego brzmienie, ale takie są to przełożenia tych słów. Te darowane to jest ciekawe słowo kolejne określające powiedzieć lub uczynić komuś coś przyjemnego. Czyli zobaczcie, gdyż wam dla Chrystusa zostało dane coś przyjemnego, coś dobrego, coś pożytecznego. A tu jest mowa o cierpieniu. To się okazuje, że w wypowiedzi apostoła cierpienie dla Chrystusa jest ocenione w kategoriach superlatywy, że to jest w ogóle coś, co jest dobre. Nie to, że do wytrzymania. O, nie. Bo to słowo, które tutaj, te greckie słowo, ono mówi o tym, że to jest coś przyjemnego, coś fajnego. Ktoś powinien, to jest absurd jakiś człowieku. No ale tak jest napisane w Biblii. To jest Biblia. Cierpieć, ciekawe słowo pascho, od którego jest słowo pascha w ogóle, czyli w ogóle Wielkanoc. Czyli w ogóle Wielkanoc to jest święto, w którym najważniejszym elementem, który powinien być wspominany przez ludzi, którzy go obchodzą, rzeczywiście, to jest cierpienie. To jest święto cierpienia. To jest to. Dlatego pascha się nazywa. Greckie słowo pascho. Odczuwać fizycznie i psychicznie, doświadczać czegoś w sobie, znosić zewnętrzną ingerencję. Czyli coś, co nie jest fajne. Co ciekawe, staczając ten sam bój, w którym mnie widzieliście. Tutaj Paweł używa fajnego słowa agon, od którego jest agonia. Agon, bój to jest agon. Walka wewnętrzna, sprawa sądowa, spór, zgromadzenie w celu współzawodnictwa, czyli jakieś igrzyska. To jest w ogóle agon. Czyli tutaj w ogóle ten bój to jest coś, co on toczy w sobie i czego on doświadcza. Rozumiecie, co chodzi? Bo wielu ludzi mówi, no, bój wiary, toczę bój wiary. Ale co to jest bój wiary? Bój wiary w rozumieniu Pawłowym, tak? To jest wierzenie w Bożą prawdę, odczuwając jednocześnie cholerny dyskomfort w środku. Bo dla masy chrześcijan w ogóle wierzyć, o, bo łatwo się wierzy. Nie. Coś ci powiem, w ogóle wierzenie nie ma nic wspólnego z odczuwaniem. U jednego to będzie odczuwanie pozytywne, a drugi będzie toczył Pawłowy bój. Wszystkie myśli będą mówiły, nie wierz, to jest kłamstwo, to jest bzdura, nie bądź głupi, weź się w garść, zacznij żyć normalnie. Paweł tak miał w głowie, wiesz? Po co ty chodzisz do kościoła? Po co ty pieniądze dajesz na kościół? Ty, kurczę, pojedź na wycieczkę. Ty se odłóż na mieszkanie. Co ty dorabiasz, heretyków? Rozumiesz? Bądź mądry w tym wszystkim. A ty z drugiej strony masz prawdę Bożą, w którą ty wierzysz. A co w środku przychodzisz? Bój, spór, wojnę, igrzyska tam się odbywają. Jakaś walka wewnętrzna. To o tym Paweł mówi. To jest bój wiary. Rozumiecie? Tocz, mówi do Tymoteusza, on mówi w ogóle, staczaj dobry bój wiary. Co on do niego mówi? Wielu to czyta i mówi, no tak, on go tak zachęca, żeby Paweł wprowadzał wiarę w życie. Nie, żeby Tymoteusz wprowadzał wiarę w życie. Nie, on go zachęca, żeby nie zwariował.
On mówi, wytrzymaj Tymoteuszu. Przecież znacie historię, Tymoteusz był na granicy depresji. Tymoteusz, biskup Efezu, młody chłopak notabene, 20-paroletni, tak? Będący 2 lata w Chrystusie dopiero. Przypomnij sobie, 2 lata byłeś w Chrystusie. On biskupem Efezu, Paweł mówi, to ty będziesz teraz biskupem Efezu, a on chłopak się patrzy w ogóle, ale jak? I on go potem zostawia na tym Efezie, idzie w ogóle, potem do Puchy go zamykają i on z Puchy do niego w ogóle pisze. Paweł, do niego Gryps mu pisze z więzienia i w ogóle do niego, wiesz, pisze, wiesz, pierwszy Gryps do Tymoteusza. Rozumiesz, o co chodzi? Apostoła Pawła, tak? Już Paweł jako recydywista siedzi w ogóle, a tamten jest w takim stanie, że depresja go ogarnia, przestaje głosić Ewangelię. Czytajcie Biblię, czytajcie to ze zrozumieniem. On ma stan paradepresyjny i on w ogóle mu przypomina, w ogóle nie zapominaj w ogóle, co się z tobą stało, kiedy nałożyli prorocy na ciebie ręce. Pamiętaj, co do ciebie powiedzieli. Czyli rozumiecie, on jest w czarnej dupie w tym momencie w swojej psychice. I Paweł do niego mówi, staczaj dobry bój wiary. Czyli Paweł mówi, ja wiem, co ty przychodzisz stary w środku. Ja to wszystko rozumiem. Wiecie, kiedy się zaczyna rozumieć Pismo, to okazuje się, że ci święci nie mieli tak w ogóle takiego święta wszyscy. To nie byli takie, kurcze, tytany wiary, jak nam się obstryknął, to zrobił, tam zrobił. Oni przechodzili to samo, co przechodzisz ty. A powiedzieć ci, kto przechodził to wcześniej? Jezus. Jezus. Myślicie, że Jezus to nie przechodził dylematów wewnętrznych, czy w ogóle Bóg mówi prawdę? Absolutnie. Przechodził takie dylematy. Bo Jezus to w ogóle majstersztyk musiał zrobić ze swoją głową, bo musiał uwierzyć w to, że jest Mesjaszem. Bo tam jeszcze Tymoteusz to musiał uwierzyć w to, że jest biskupem. Paweł musiał uwierzyć w to, że jest apostołem. Ale Jezus to musiał uwierzyć na podstawie Pisma, że jest Mesjaszem. Rozumiecie? To tylko w ogóle parakatolickie jakieś takie baśnie mówią, że tam matka mu do ucha szeptała od dziecka. W ogóle wiesz, o co chodzi. Ja tu mam w ogóle, wiesz, telefon do Boga. Rozumiesz? Ty jesteś Mesjaszem, ty się z tym oswój. Że mu Maria w ogóle dłubała, tylko że my wiemy, że Maria mu nie ksuktała do ucha tych rzeczy. Czemu? Bo jak on jest dorosły i rusza w trasę, rozumiesz, o co chodzi? To Maria bierze dzieciaki, idzie w ogóle, bo oni są w ogóle zdruzgotani w ogóle psychicznie, co ten Jezus odwala. Bo on odwala takie numery, że cała Judea zaczyna trzeszczeć. On robi spotkanie przebudzeniowe, człowieku, a tu matka przychodzi z dziećmi, bo tam Piotr na bramce stoi, oni do Piotra podchodzą, mówi, idź tam mu powiedz, że przyszliśmy. Co on tu robi w ogóle? Wstyd, człowieku, na cały Nazaret. Rozumiesz? A Jezus w ogóle, tak, to jest matka moja, człowieku, i dobił gwóźdź do trumny jej dobił. A kto to bracia moi? I dalej prowadzi swoje spotkanie. Rozumiesz? Czyli to matka mu nic tam na ucho nie mówiła przez całe lata. To Jezus, czytając Torę i modląc się do Boga w komorze, odebrał w objawieniu, że jest Chrystusem. I w wieku 30 lat postawił kropkę na D i wykonał proroczy gest. Poszedł nad Jordan, gdzie jego o 6 miesięcy starszy kuzyn, rozumiesz? Gdzie prawdopodobnie razem byli na szkoleniu w Qumran, tak? I to Jan Chrzciciel był jego w ogóle liderem, bo to wszystko na to wskazuje. Teraz go tam chrzci. Przychodzi Jezus i mówi, dawaj. A ten mówi, ale to w ogóle wiesz, a ten ma objawienie. No nie, że to jest Mesjasz. To ja od ciebie potrzebuję. Dobra, mówi. Rób swoje. Czemu on w ogóle do niego mówi? W ogóle ludzie to też na to tak patrzą i mówią, a, bo tutaj Jezus, on taki pokazywał gesty. Jakie Jezus mógł pokazywać tam prorocze gesty, jak Jezus nie miał audytorium? Ludzie, do tego momentu Jezusa nikt nie zna. Nikt nie wie, kto to jest Jeszua z Nazaretu. To jest pierwsze jego publiczne wyjście. On do tej pory chłopak struga krzesła i stoły. Rozumiesz? Z ojcem Józefem w jego firmie. Bez aureoli. Rozumiesz? I teraz on nie ma audytorium, on nie ma do kogo prorokować, bo Jan to już ma. Do Jana przychodzą ludzie. Rozumiesz, o co chodzi?
Różni, ale do Jezusa nie. Jezus nie ma nikogo, więc on nie prorokuje swoim chrztem do innych ludzi. Wiecie, co Jezus tam robi? Zamyka temat bycia Mesjaszem. On sam sobie, swojej duszy musi teraz udowodnić. On wchodzi do tej wody. On wchodzi tam w wierze. Bez żadnego intelektualnego ruchu w środku. Bez żadnego napędu emocjonalnego. Wchodzi tam w czystej wierze. I mówi, dawaj Jan, bo ja muszę kropkę na D postawić. Rozumiecie? Kropkę na D. I wtedy on go zanurza, on wychodzi i co się dzieje? Manifest Ducha Świętego. Oto Syn mój umiłowany. I co Jezus ma? Co Jezus dostał? Co dostał? Doznanie duchowe. Amen. Najpierw poszła wiara, a potem było co? Doznanie. Dzisiaj wielu chrześcijan chce mieć doznanie. A ja mówię, a gdzie masz wiarę? Wierzyłeś? Szedłeś jak przecinak do przodu, mimo tego, że bój był w środku? Co ty chcesz? Ja chcę, żeby Pan do mnie powiedział. Tyle. Nic ci Pan nie powie, jeśli nie będziesz wierzył Panu. Jeśli nie będziesz wierzył, nic ci Bóg nie powie. Bo Bóg nie rozmawia z niedowiarkami. Bóg rozmawia z takimi ludźmi jak Jezus, którzy przez swoją wiarę, nie wiedząc do końca, o co kaman, przyjmują słowo jako akt ostateczny Boga. Wtedy niebo się otwiera i wtedy gołębie siadają na głowach. Wtedy. Wtedy to się dzieje. Dopiero wtedy to się dzieje. Najpierw wiara, potem doznanie. Doznanie jest konsekwencją wiary. Manifest mocy jest konsekwencją wiary w prawdę. Chcemy mocy? Oramy prawdę. I kształtujemy się w wierze. Bój, o którym tutaj mówi Paweł, to bój wewnętrzny. Agon. Twoja dusza do agonii jest doprowadzana. Umierasz w środku po ludzku. Rozumiesz? Agonia. Umierasz w środku, nie ruszając w ogóle się z miejsca wiary, a tam ci umiera, coś agonia następuje. I to o tym Paweł pisze. Mówi, bierzcie ze mnie przykład. Brzmienie. Brzmienie pełne tego wersetu. Gdyż wam, którzy jesteście postawieni ponad wszystkim z powodu Chrystusa, uczyniono tak wielką przyjemność, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale będąc postawionym ponad wszystkim z Jego powodu, osobiście doświadczać i odczuwać w waszych duszach i ciałach zewnętrzny nacisk, uznając to za coś ważnego. Doświadczanie przez was wewnętrznych walk spowodowanych stawianiem przeciwko siebie światu przyniesie wam sprawiedliwość. Paweł mówi, cierpienie z powodu bycia w Chrystusie to naturalna rzecz w życiu chrześcijanina. Powiem więcej, to droga do osiągnięcia globalnego sukcesu. A chrześcijanie się boją cierpieć. I jak tylko zaczyna coś się dziać, zaczynają gromić diabła. W wyniku wiary następuje cierpienie. Rozumiecie to? W wyniku wiary będzie następowało w życiu chrześcijanina cierpienie. Tam, gdzie wiara, a wiara to czyn, tam cierpienie. Tam, gdzie realna wiara, tam zewnętrzny nacisk i wewnętrzna wojna. A rozumiecie?
każdy, kto wierzy, będzie cierpieć. Każdy, kto wierzy, będzie cierpieć. Cierpienie to nie jest porażka, jak wielu chrześcijan uważa. Ludzie myślą, że cierpienie to jest porażka, ale nie o tym mówi Pismo. Cierpienie to skutek wiary, zrozumcie to. Cierpienie to nie jest porażka. Cierpienie to skutek wiary. Jeśli wierzysz, na pewno będziesz cierpiał. Nie chcesz cierpieć, porzuć wiarę. Chociaż nie ma za bardzo wyjścia już teraz. No. I to jest dobre z tym Bogiem. Ja też go kiedyś o to zapytałem. To teraz się o tym dowiaduję? Rozumiesz? Wcześniej się nie dowiedziałem. Rozumiesz? Pierwszy list Piotra od 20 do 21 i 23 werset. Bo jakaż to chluba, jeżeli okazujecie cierpienie policzkowani za grzechy? A jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska od Boga. Na to bowiem powołani jesteście. To dobrze sobie podkreślić na czerwono. Na to bowiem powołani jesteście. Jak nie wiesz, na co jesteś powołany, to teraz otrzymujesz odpowiedź. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. No kurczę. Ja sobie uświadomiłem, że jestem powołany i nie ma opcji, żeby cierpienie mi ominęło. Nie wiem, czy wy mnie rozumiecie. Czy wy wiecie, że ja od lat nie modlę się w ten sposób? Ja się nie modlę o takie rzeczy, bo ja nie chcę mieć kłopotów. Ja się w ogóle nie modlę, żeby mnie omijało cierpienie z powodu Chrystusa. Nie ma tego w moich modlitwach. Bo na to powołany jestem. To jest tak, jakbym się zapierał samego siebie. Gdybym ja się tak modlił, to ja bym się zapierał imienia Jezus, którym jestem zapieczętowany. Ja bym przestawał mieć komunikację z ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Chrystusem. Rozumiecie? On, czyli Chrystus, gdy mu złorzeczono, co robił? Nie odpowiadał. A na jego, a jesteś powołany do tego samego. Nie odpowiadał złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził. Lecz poruczył sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. Ten fragment mówi o tym, że cierpienie z powodu grzechu nie jest Bożym cierpieniem i należy się i należy to w ogóle wywalić ze swojego życia. Jeżeli w ogóle człowiek cierpi z jakiegoś innego powodu niż z uwagi na Jezusa Chrystusa i wszystko, co jest z Nim związane, czyli cierpi z powodu grzechu, to nie jest cierpienie, o którym ja mówię. I nie wolno temu człowiekowi wyobrażać sobie, że to jest normalna sprawa. Przykład. Jeśli ktoś choruje i cierpi, to nie cierpi on z powodu Chrystusa. Cierpi on z powodu grzechu. Dlaczego? Bo choroba to konsekwencja grzechu, a grzech został pokonany przez Jezusa Chrystusa na krzyżu, a wszelka konsekwencja grzechu, nazywana popularnie przekleństwem, została przybita z Chrystusem do krzyża. A więc jeśli ktoś choruje i cierpi, to nie są cierpienia Chrystusowe.
Jeśli ktoś jest grzesznikiem, porusza się w systemie grzechu i cierpi, kradnie i ma problemy, jest oszustem i ma problemy, jest czarownikiem i ma problemy. Rozumiesz? To nie jest cierpienie Chrystusowe. To dzisiaj było powiedziane, Ewa mówiła takie coś, że ktoś jej tam mówił o pracy takiej. Wiecie, o co chodzi? Czy wy rozumiecie, że większość chrześcijan, którzy mają problemy w pracy, nie mają je przez Chrystusa? Czy nie? Większość problemów chrześcijan w ich pracy nie jest przez Chrystusa. Bo to jest fikcja literacka. Oni mówią, wyrzucili mnie z pracy, bo głosiłem Chrystusa. Jest taka opcja, też mnie wyrzucili z pracy raz, że to głosiłem Chrystusa. W jednej pracy mi się to zdarzyło. Rozumiecie? Ale z żadnej innej pracy w życiu mnie nie wyrzucili, bo głosiłem Chrystusa. Chrześcijanie są wyrzucani z pracy albo mają problemy z pracy, bo są kłótliwi, bo mają zaburzenia paranoiczne, bo czują się niedowartościowani, czują się odrzuceni. Jak ktoś im chlapnie, ktoś na przykład powie, wiesz co, ja sram na ciebie, na Boga i na Biblię. To w chrześcijanie się tak wszystko porusza. Nie będę tu pracował, to jest opresja, jesteś chory. Czy wy w ogóle wiecie, że osobowość człowieka między 5. a 8. rokiem życia zaczyna powstawać do realnego w ogóle działania. Ona się wtedy tak zaczyna kształtować. I mniej więcej trwa to do 24 roku życia. I czy wy wiecie, że większość ludzi to ma odchył na tym poziomie? Dlatego ja mówię, że pierwsze demony wchodzą między 5. a 8. rokiem życia. I następuje odchył. I większości ludzi na świecie w wieku 20, większość ludzi na świecie w wieku 24 lat ma odchył już. A potem ten odchył idzie dalej. I potem oni z tym odchyłem idą w ogóle, rodzą się na nowo. I potem z tym odchyłem idą w ogóle do świata. I potem mówią w ogóle, jestem prześladowany z uwagi na Chrystusa. Jesteś prześladowany z uwagi na twój odchył. Na odchył, a nie na Chrystusa. Kłócisz się. Nie umiesz się komunikować, jesteś pyskaty, albo w ogóle masz niskie poczucie własnej wartości, załamujesz się, jesteś nadwrażliwy, rozumiesz? Zamiast siedzieć i zasuwać w robocie 8 godzin, to ty zasuwasz 4, a 4 się modlisz w innych językach, rozumiesz, o co chodzi? I ty uważasz, że jesteś w ogóle Bożym człowiekiem, jesteś zwykłym złodziejem. Jeśli 4 godziny w pracy 8-godzinnej pracujesz, a 4 się modlisz na językach, to jesteś złodziej. A budynek, który budujesz, jest przeklęty w życiu, bo tak jest napisane. Idziesz do pracy, to pracuj. Pracuj. 8 godzin pracujesz, za to ci płacą? Nie mów, że ty łupisz Egipt. Rozumiesz? Naucz się modlić w innych językach podczas pracy. I kozacz wtedy, żaden problem. Kładź płytki betonowe, szamelare, belebera, nikt się nie przypieprzy. Atmosfera będzie czyściutka, jak pupcia niemowlęcia. Wokół ciebie. Rozumiesz, o co chodzi? Ale jak sobie będziesz robił przerwy na czytanie w Biblii między tymi płytkami i przyjdzie majster i powiedzie, co ty tam robisz? Wiesz, słuchaj, chcę ci powiedzieć o Jezusie. Słuchaj, weź się za łopatę. Rozumiesz? Za łopatę się weź. Jesteś w pracy. Rozumiesz, o co chodzi? Nie pasuje cię to nic z tej pracy. Prezentuj tu Chrystusa godnie. 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 I nie mów, że cierpisz, bo to nie są cierpienia Chrystusowe. Dlatego jest napisane, Boże, jakaż to chluba, jeżeli okazujecie cierpliwość, policzkowani za grzechy. Co to w ogóle znaczy? Jeżeli popełniasz grzechy, jeżeli nie chodzisz Bożymi prawdami, i jesteś prześladowany z tego powodu, cierpisz, to ci się to słusznie należy. Słusznie ci się należy. To jest proste.
musisz zrozumieć prostą rzecz. Wychodząc poza prawdy Boże, automatycznie wchodzisz pod zakon, gdzie zasady są takie: oko za oko, ząb za ząb, uderzenie za uderzenie, oparzelina za oparzelinę. Nie pasuje ci łaska? Bo mówiąc, że jesteś własny, jesteś zobowiązany do chodzenia w Bożych prawdach. Nie pasuje ci to? Proszę, jest miejsce pod zakonem. Tylko tam, gdzie jest zakon, tam są ekonomi czy ekonomowie egipscy i leją batem. I nie mów, że cierpisz. Bo to nie jest cierpienie Chrystusowe. Policzkują cię za grzechy. Za grzechy. Ja jestem prześladowany, w ogóle wyrzucili mnie z pracy. Upiłeś się i cię wyrzucili z pracy. Rozumiesz? Chodzisz na papieroska, wyrzucili cię z pracy. Rozumiesz, o co chodzi? Jesteś, rozumiesz, luźny, rozkojarzony, wyrzucili cię z pracy. Ty im mówisz o wolności Chrystusowej, a oni chcą, żebyś był skupiony. Skupiony. I wykonał pracę. Nie wykonujesz, dostajesz wpysk. A więc nie mów, że dostałeś wpysk z uwagi na Chrystusa. Dostałeś wpysk, bo wracasz pod prawo. Znowu egipski typ z batem stoi ci nad plecami. Bo sam tam żeś wlazł. Rozumiesz? Trzeba bardzo do tego świadomie podejść. Kolejna rzecz tutaj, którą mówi ten wers, ten fragment, to to, że masz łaskę, aby cierpieć. A wiesz, więc nie uciekasz przed cierpieniem. Jeżeli cierpisz dla Chrystusa, z powodu Chrystusa, a tutaj fajnie jest to opisane w poprzednim elemencie, o którym mówiłem, że będąc człowiekiem, który stoi ponad systemem jesteś. I dlatego, że ty jesteś ponad systemem, to wkurzasz ludzi. No to wtedy tak, to jest cierpienie. Jak jesteś ponad systemem, to wkurzasz ludzi. Kiedyś taki człowiek do mnie w pracy, pracowałem tam w Mrówce jeszcze, podszedł do mnie taki człowiek, mówi: w ogóle mnie wpieniasz. Ja mówię: ale to jest twoja prywatna tragedia. Mówię: no co ja ci mogę powiedzieć, czy cię wpieniam? No. I tak stoję z nim, z takim... Ja mówię, dlaczego ja cię wpieniam? A on mówi do mnie... Mówi: ja nie wiem, dlaczego ty mnie pieniasz. Mówię: to jest jakieś, mówię, nienormalne w ogóle. Zastanów się, dlaczego. Bo ty ciągle jakiś jesteś, kurczę, zadowolony. To ja cię wpieniam, bo jestem zadowolony? Bo nie biorę udziału w tych waszych w ogóle dyskusyjkach na temat szefa? Raz ze mną podyskutowali na temat szefa, raz. Siedziałem sobie przy śniadaniu, przynieśli taką kurczę kaczkę z wygiętym ryjem, postawili, powiedzieli, że to jest szef. Postawili ją na stole, obsiedli się na tym stole, jem sobie. A oni mówią: co, tobie też tam zabrał, to tam premię cię zabrał, tobie też zabrał premię, tobie też zabrał premię. No tam zabrał mi taki, to w mordę taki, tu taki, człowieku, rozumiesz? A tobie zabrał? Ja mówię: nie zabrał. Jak to ci premię nie zabrał? Ja mówię: dlaczego miał mi zabrać premię? No wszystkim zabrał, ja mówię, ale nie mi. Jak to tobie nie zabrał premii? Ja mówię: nie zabrał mi premii. Mówię: bo ja nie mam takiego podejścia jak wy. A on w ogóle mi zabrał. Bo on zabrał wszystkim. Bo tam magazyn okradli. Wiesz, o co chodzi? Tylko ja to miałem wywalone. Dlatego, że ja w ogóle w przeciągu mniej więcej roku czasu pracy tam miałem drugą pensję. Z tego, że zacząłem współpracować z ludźmi, którzy tam wstawiali towar. Żaden problem. Facet, który handlował lampami, dostawałem od niego pieniądze tylko za to, że jego lampy wisiały z przodu, a ja zarządzałem lampami, bo tak mi kazał szef. Dwóch, trzech takich ludzi, drugą pensję masz. Tylko dlatego, że ich produkty stoją z przodu. Przyjechał typ z Hansgrohe, mówi: słuchaj, mówi: czyje to jest? Ja mówię: Armatury Kraków. Patrzy się na to: a tu takie dobre miejsce. Ja mówię: no to kosztuje. Że patrzy na mnie: ile? Ja mówię: 500 miesięcznie.
i twoje by do tu armatury tam. A to jest tylko jeden krok. Rozumiesz, o co chodzi? Ktoś powie, takie rzeczy robię się, a co w tym złego? Nie rozumiem. W ogóle nie rozumiem, co w tym złego. To jest łupienie Egiptu. Nie zrobiłem nic złego. Rozumiecie? Bo armatura była taka dumna, że oni są najwięksi w Polsce i oni nie potrzebują lepszych miejsc. Nie ma problemu, Hansgrohe płaci. Rozumiesz? I to wyjdzie do mojej kieszeni. I mnie nie interesowało, że on mi jakieś tam zabrał 300 zł w ogóle z jakiejś premii, bo mnie to... Wiesz, o co mnie, to, co mnie chodzi? Jak ja miałem drugą pensję. Ale ja co? Ja słowa nie mówiłem złego na szefa. Dlaczego? Bo ja pracowałem u tego człowieka. I pracowanie u kogoś i wyzywanie go, to jest samobójstwo w ogóle socjalne. Przecież to jest twój szef. Twoja głowa. Wszedłeś pod autorytet czyjś i ty źle o nim mówisz? Tak jakbyś się bił pałką po głowie. Rozumiesz? Ja od początku, na początku pracy, od Ducha Świętego słyszałem, pamiętaj, nie płaci ci Winnicki, tylko ja. Nie Winnicki, tylko ja. Nie uciekniesz przed cierpieniem. Jeżeli chodzisz z Bogiem, nie uciekniesz przed cierpieniem. Jesteś powołany do cierpienia. Będąc w Chrystusie, to się mieści w twoim powołaniu. Jesteś powołany, aby ewangelizować, uzdrawiać chorych, wypędzać demony i jesteś powołany do tego, aby w twoim wnętrzu wygrywać wewnętrzne wojny. Rozumiesz, o co chodzi? Masz łaskę do tego. Nie, żeby nie powstały wojny, ale żeby je wygrywać. Gdy cierpisz z uwagi na Chrystusa, to nie działaj odwetowo. Rozumiesz, o co chodzi? Nie działaj odwetowo. Po co to robisz? Nie mścij się. Naucz się powierzać swoje cierpienie Bogu. Składaj je na ofiarę. Na ofiarę je składaj. Jeżeli cierpisz z uwagi na Chrystusa, to składaj swoje cierpienie na ofiarę. Przychodź do Boga, mówisz, Boże, chodzę z Tobą w Twoich prawdach. Jestem prześladowany. Boże, składam to na ołtarzu. To mój wkład w Królestwo. Drugi list do Koryntian 1:3-5. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszystkim, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, również mogli taką pociechą pocieszać, jaką nas samych pociesza Bóg. Bo jak liczne są cierpienia Chrystusowe wśród nas, tak też i poprzez Chrystusa spływa na nas pociecha. Bóg jest Bogiem wszelkiego pocieszenia. To Bóg jest Bogiem pocieszenia. To On się zajmuje tym zawodowo. On każde twoje cierpienie uleczy. Jeśli ty nie będziesz działał odwetowo, jeśli ty złożysz na ołtarzu swoje cierpienie z uwagi na Chrystusa, to On uleczy to. On nie zostawi cię w tym. On nie zostawi twojej duszy w stanie jakiegoś poranienia. Gdy cierpisz, to zbierasz materiał, aby pocieszać innych. Kolejna ważna rzecz dla ciebie. Każde cierpienie z uwagi na Jezusa Chrystusa jest dla ciebie nauką, abyś mógł ją wykorzystać w podnoszeniu innych ludzi. To materiał.
materiał do usługiwania. Cierpiąc, nabierasz mocy do usługiwania innym, podczas gdy oni cierpią. To właśnie kiedy ty cierpisz, o tym mówią te wersety. Odbierasz od Boga pociechę. Na własnej skórze doświadczasz Bożych uleczeń. A potem, gdy jesteś już krok dalej i widzisz ludzi, którzy cierpią z uwagi na Chrystusa, to masz moc Ducha Świętego, aby uwolnić to samo pocieszenie w ich życie, które uwolnił w ciebie Bóg. Rozumiesz? To materiał. Im większe cierpienie, tym więcej mocy pocieszenia od Boga. Rozumiesz to? Chcesz doświadczać potężnie Boga? To pamiętaj, im bardziej cię będą dojeżdżać z uwagi na Chrystusa, tym większej mocy będziesz doświadczał ze strony obecności Boga. A im więcej mocy będziesz doświadczał od Boga, tym więcej mocy do pocieszania będziesz miał dla innych ludzi. Będzie w tobie wzrastać to. Będzie cię dotykać, gdy inni wierzący będą cierpieć dla Chrystusa. Nie będziesz obojętnie przechodził koło tego, bo będziesz pełen mocy pocieszenia. Będziesz miał co im dać. Kolosan 1:24. Teraz raduję się z cierpień, które za was znoszę. I posłuchaj. I dopełniam na ciele moim niedostatku udręk Chrystusowych za ciało Jego, którym jest Kościół. To jest jeden z mniej zrozumianych fragmentów Nowego Testamentu. Cierpienie Chrystusowe to takie cierpienie, które dotyka mnie i ciebie dla dobra innych. Rozumiesz, jak to się czyta? W ogóle odczytaj najpierw. Naucz się definiować w swoim życiu, czym jest cierpienie Chrystusowe. Cierpienie Chrystusowe to taki rodzaj cierpienia, który dotyka mnie i ciebie dla dobra innych. Jeśli ja cierpię dla dobra innych, chodzę w Bożej prawdzie, stosuję Boże prawdę do mojego życia i przychodzi cierpienie. Rozumiesz, o co chodzi? I ja widzę, że w wyniku tego cierpienia, tak? Ja staję się jeszcze lepszym Bożym sługą. Albo że w wyniku tego cierpienia chronię innych ludzi, Bożych ludzi. To ja mam dowody na to, że cierpienie jest cierpieniem Chrystusowym. To jest dla mnie jasne. Posłuchajcie teraz bardzo ważnej rzeczy. Może tego nie słyszałeś jeszcze nigdy. Istnieje miara cierpienia, która nie została dopełniona. Ten werset o tym mówi. Jest taka miara cierpienia, która nie została dopełniona przez Jezusa Chrystusa. Jest taka miara cierpienia, bo o tym mówi ten werset. Nie jest to cierpienie ku pojednaniu się z Bogiem, ani cierpienie niwelujące konsekwencje grzechu. Bo tego dokonał Chrystus w pełni. Tych elementów dokonał Chrystus kompletnie. Ale są cierpienia za Kościół, czyli po to, aby ludzie ze świata mieli szansę stać się Kościołem. A jeśli pojedziesz w takie miejsce, gdzie będzie ci grozić, że przez to, że głosisz Ewangelię, połamią cię, to czy z tą świadomością tam pojedziesz? Nie to, że ty nie wiesz, ale że się na przykład dowiedziałeś. Tak jak Paweł się dowiedział proroczo, że w Jerozolimie go uwięzią. I kurczę, Kościół w Efezie na kolana pada i mówi, nie jedź tam. No co proroka Gabus powiedział? Że po prostu cię zawiną w tej Jerozolimie. Słuchaj proroka. Ale prorok Agabus nie powiedział, żeby on nie jechał do Jerozolimy. W ogóle tam nie były słowa proroka w tym. Prorok przyszedł i powiedział, mąż, do którego należy ten pas, zostanie tam związany i oddany w ręce pogan.
Amen. Słowo wiedzy. Nie, nawet słowo mądrości. Nieprzyjemne słowo mądrości. Nieprzyjemne. I teraz, czy Paweł ma wolną wolę, żeby w ogóle nie jechać do Jerozolimy? Oczywiście, że ma. Czy Bóg się obrazi, kiedy on nie pojedzie do Jerozolimy? Nie, nie obrazi się. W ogóle po co Paweł do tej Jerozolimy tam jedzie? Jaki jest Pawła cel? Ktoś powie, no wypełnić wolę Boga. Stój, stój, wracamy. Już powiedziałem. Bóg nie napiera na Pawła, żeby Paweł pojechał. Bo wiecie w ogóle, że Bóg na nikogo nie napiera? W ogóle ty nie masz obowiązku ładować się w różne rzeczy, w które nie chcesz. Nigdy, nigdy, nigdy. I Bóg na ciebie nie napiera. Ale czemu Paweł w takim razie jedzie do Jerozolimy, skoro on wie od proroka, że on tam będzie zawinięty? Wiecie, dla kogo on tam jedzie? Dla ludzi! Paweł wierzy, że przez jego Ewangelię poszerzy się Kościół. Paweł tam jedzie dla Kościoła. Po to tam Paweł jedzie. Paweł mówi, dobra, dołożę swoich cierpień, aby Kościół rósł. Dołożę swoich cierpień do ofiary Chrystusowej. Chrystus załatwił nam niebo. Chrystus załatwił nam błogosławieństwo. A ja załatwię kolejnych ludzi dla Kościoła. Kolejnych ludzi. Tak, zawinął mnie. Wiem od proroka. Jestem gotowy. Ja wierzę w to, że kiedy Paweł, bo trochę go poznałem już, że kiedy Paweł tam szedł, on miał w swoim wyznaniu wyznanie o tym, jak on tam ma się zachowywać podczas cierpień. On modlił się, Boże, przyjmuję mądrość, jak tam zadziałać, wtedy, kiedy mnie zwiążą i skują i będą mnie do puchy prowadzić. Kiedy procedury się dopełnią, Boże, ja będę brał mądrość od Ciebie, żeby im głosić. Rozumiesz? Dopełnię cierpień Chrystusowych. Paweł to rozumiał. Dzisiaj wielu, mnie to wpieniają takie rzeczy, naprawdę. Wojna jest wygrana. Nie trzeba takiego. Wojna jest wygrana? Wiesz, gdzie wojna jest wygrana? Na poziomie Bóg człowiek. To znaczy, że Bóg tak umiłował świat, że odkupił przez Jezusa świat z ręki własnego gniewu. To jest wygrana wojna. I to jest amen, zamknięty temat. Ale przyjaciele, tu dalej trwa wojna. Dalej. Ostatnio mimochodem potrzebowałem szybko wrzucić coś o nazwy konferencji naszej, czy po prostu zdjęcie do konferencji, wrzuciłem Gwiezdne Wojny. Agata do mnie mówi, to naprawdę będzie miało Gwiezdne Wojny nazwę? Tak powiedziała. Ja mówię, nie, tak wrzuciłem zdjęcie, ale po jakimś czasie człowiek przypomniał mi, że jakiś czas temu, z rok temu, miał sen. Powiedział, pamiętasz? Ja mówię, no rzeczywiście, mam ten sen zapisany, powiedział, że przeczytał mi ten sen. Że mieliśmy duże spotkanie, które nazywało się Gwiezdne Wojny. I staliśmy z Agatą na scenie, ubrani w ubrania koloru białego, w takie mieszanki kolorów białego, czerwonego i czarnego. I mieliśmy z tyłu napis Gwiezdne Wojny. I ja mówię, i tak będą ubrani wszyscy usługujący na tego dnia. I wszyscy z uwielbienia. Bo to będzie gest proroczy. Bo to jest informacja prorocza. I to się będzie nazywać Gwiezdne Wojny. Bo to są wojny, bo to jest wojna. I Paweł to wiedział, że jest wojna. On rozumiał, że jest wojna. On szedł na wojnę do Jerozolimy. Po co? Wyrwać ludzi diabłu z ręki. On mówi, za Kościół będę dopełniał cierpień Chrystusowych. Za Kościół. Aby Kościół się poszerzał. Aby Kościół się powiększał.
są cierpienia za Kościół, czyli po to, aby ludzie ze świata mieli szansę stać się Kościołem. To tak jak z Ewangelią. Jezus ją wykonał, a ty ją głosisz. Zgadza się? Ewangelia jest wykonana. Amen. Ale teraz jesteś ewangelistą, masz głosić Ewangelię. Idź i to głoś, taka twoja robota. To twoje i moje cierpienia są dokończeniem tematu praktycznego wprowadzenia zbawienia na świecie. Twoje i moje cierpienia w Chrystusie Jezusie są dokończeniem, praktycznym dokończeniem zbawienia na świecie. Nie bój się cierpieć. Nie uciekaj od cierpień chrystusowych. Nie wykrzaczaj się, jak na zewnątrz jest ciśnienie, a od środka jest walka. Nie wywalaj się. Powiedz, idę w to. Na zimnego indyka. Bez środków znieczulających. W ogóle, czy ty rozumiesz to, że jak, żeby zrobić taką rzecz, że jak ktoś ci uderzy w jeden policzek, żeby nastawić drugi policzek, to ty po pierwsze, musisz mieć tak wysokie poczucie własnej wartości, że się w pale nie mieści. W ogóle ten werset nie jest dla ludzi, którzy mają niskie poczucie własnej wartości, bo nie oddadzą. Posłuchaj, cieniasy oddają. Ktoś jest cienki, jak żyletka Paul Silver. To on odda. Bo on powie, poniżono mnie. No weź. Galacjan 2:19-20. Na pamięć. 100 razy na tablicy. Tak. Bo to na Siennej było. Na Siennej, lata temu. Starszy zboru mu przywalił. 2:19-20. Żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Żyje już nie ja. To czego piszczysz, że cię buzia boli? Widziałeś trupa? Możesz mu igły wkładać, człowieku. Ale to niskie poczucie własnej wartości powoduje, że ci ręka leci. Ręka ci leci. A po drugie, żeby nadstawić drugi policzek, to wiesz, co musisz wiedzieć? Że warto. Że warto. Masz do wyboru zmieść go z powierzchni ziemi albo pokazać mu oblicze Chrystusa. Ja masę razy miałem takie, że ja mogę zmieść człowieka z powierzchni. Ludzie, to nie chodzi, że fizycznie, bo ja fizycznie się w ogóle nie boję. Ja w ogóle, ale ja psychicznie, ja nie znam człowieka, który jest w stanie mnie zdominować psychicznie. Słowo honoru, no żony się moje zapytajcie. No. No ona wam powie, mnie zna 29 lat. Mnie nigdy w życiu nikt przed nawróceniem ani po nawróceniu, nigdy w życiu nikt mnie nie zdominował psychicznie. Ja jestem czaroodporny. Czaroodporny człowiek jestem. Rozumiecie? Czaroodporny. Mnie nie można dać czegoś, czego ja nie chcę wziąć. Nigdy w życiu. Mnie nie można zrobić czegoś, na co ja się nie zgodzę. W ogóle nie ma takiej opcji. Ja nieraz byłem w życiu w sytuacjach, gdzie mógłbym zmieść człowieka w różny sposób. Ja znam setki majstersztyków, żeby wprowadzić czyjeś życie w kataklizm. Tylko nadstawić drugi policzek to jest możliwość pozyskania, a odwet na pewno zniweluje ci pozyskanie. Rozumiesz? Ewangelia to w ogóle te zasady Jezusa to dla silnych ludzi. Dla silnych w Duchu Świętym. Rozumiesz? Dla silnych w Duchu Świętym. Cierpienie wymaga zapłacenia ceny i to właśnie do zapłacenia tej ceny masz łaskę. Do tego masz łaskę, czyli zdolność masz do tego. Zdolność, Bożą zdolność. Posłuchaj, jeśli Jezus Chrystus miał zdolność wytrzymania krzyża,
to posiadasz dokładnie tą samą zdolność, aby przetrzymać każdą formę cierpienia z uwagi na Chrystusa. Ty musisz w to wierzyć. Zewsząd, list drugi Koryntian 4, 8, 9. Zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni. Zakłopotani, ale nie zrozpaczeni. Prześladowani, ale nie opuszczeni. Powaleni, ale nie pokonani. Zawsze jest rozwiązanie. W każdej najcięższej sytuacji jest rozwiązanie. Nie ma takiej sytuacji ciężkiej w życiu chrześcijanina, takiego prześladowania z uwagi na Jezusa, żeby nie było rozwiązania. On mówi, zewsząd uciskani, ale nie pognębieni. Zobacz, oni są uciskani, ale oni nie czują się pognębieni. Rozumiesz? Zewsząd uciskani, ale nie pognębieni. Masz wodę? To się napij. Chodzi o co? Masz łaskę do tego, aby każdą formę cierpienia nie tylko użyć na rzecz szerzenia Bożego Królestwa, tak? Ale żeby nie być człowiekiem poszkodowanym na tym poziomie. Czy ty w ogóle wiesz, że każde cierpienie ciebie zrobi cię lepszym, większym, silniejszym, mocniejszym? Jak trenowałem Kyokushinkai, to oni nas uczyli, żeby w ogóle uderzać w jedno miejsce. O, przepraszam. Zapomniałem, ten słup jest ruchomy. Uderzać w jedno miejsce, non-stop. Ktoś pyta, ile razy? Do momentu, aż... Bo najpierw przychodzi ból. Najpierw przychodzi w ręce ból. Przychodzi ból. I teraz, kiedy przychodzi ból, no nie? Zaczyna się cała przygoda. Walisz dalej. Walisz dalej. Walisz dalej. Rozumiesz, o co chodzi? Walisz dalej. Na desce pojawia się krew. Walisz dalej. Walisz dalej. Walisz dalej. Rozumiesz? Po jakimś czasie, miesiącu, dwóch, trzech, pękają ci kości. Ja mam popękane kości. Po prostu kości są popękane, pękają te kości. Rozumiesz, o co chodzi? Robisz naturalne pęknięcia, puchną ci, przychodzisz na kolejny trening, walisz dalej, masz dotąd tego wszystkiego. Ale wiesz, o co tutaj chodzi? Że po pewnym czasie twojej ręki nie traktujesz jako ręki, tylko jako narzędzie do zniszczenia przeciwnika. Uderzasz i nie zastanawiasz się, twój mózg nie zastanawia się, że to coś może pęknąć, że to coś się coś z tym stanie. Rozumiesz, o co chodzi? Zmieniłeś pamięć komórkową. Rozumiesz? Twoje ręce są bardzo mocne. Bardzo mocne. Narośla się robią na nich. Ja miałem takie narośla na rękach. Rozumiesz? Ręka się zabezpiecza. Cierpienie to powoduje. Cierpienie. Oglądałem taki trening takiej dziewczyny w internecie. Miała trenerkę. Jak ta trenerka ją trenowała, to był szok. Ona ćwiczyła, a ta stała przy niej, tam darła się, to jest mało powiedziane na nią. Ściny jej dawała w głowę. Mówi, dawaj, dawaj, dawaj. I tylko łeb podskakiwał. A ona ćwiczyła, ćwiczyła, ćwiczyła. Krzyczała i ćwiczyła, krzyczała i ćwiczyła. Dlaczego? No bo chciała być mistrzem, no. Mistrza jej się zachciało. Mistrzem ona by chciała zostać. I sobie wybrała trenerkę. Trenerka mówi, zrobię z ciebie mistrza, ale przejdziesz przez bardzo dużą ilość cierpienia. Ale do czego doprowadzi to cierpienie ciebie? Do tego, że do tego stopnia przemienisz swoje ciało, że zdobędziesz mistrzostwo. Kiedy będziesz trzymać w ogóle później te 3 kilo złota w ręku, rozumiesz, to będziesz powiedzieć, okej, było warto. Było warto. Cierpienie cię umocni. Ono spowoduje, spowoduje, że takie narośle w twojej, będą na tobie. Jest napisane, że twarz moją, tak? Że twarz twoją uczyniłem niczym krzemień.
cierpienia się nigdy nie gromi, lecz dzięki mocy Bożej w cierpieniu znajduje się rozwiązanie różnych problemów. Nie gromimy cierpień Chrystusowych. Nie gromimy ich. Gromimy diabła. Diabeł będzie chciał użyć tych rzeczy, o których ja do was dzisiaj mówię. Będzie chciał ich użyć, żeby was wyprowadzić z miejsca głębokiego zrozumienia. To było tak, jak kiedyś Bóg wysłał Asyrię, żeby Asyria nauczyła Izraela, jak Izrael powinien funkcjonować. Asyria w ogóle była batem na Izraela. Izrael dostawał wciry w ogóle od w ogóle Asyrii. Ale potem Asyria zerwała się z Bożej smyczy i zaczęła sama niszczyć Izraela. To było za dużo. I Bóg posłał proroka, mówi stop, mówi do Asyrii, stop. Mówi, działasz samodzielnie. Diabeł wielokrotnie będzie chciał wykorzystywać twoją otwartość na cierpienia Chrystusowe i będzie próbował je wzmóc, ale kiedy chodzisz w Duchu Świętym, będziesz to wyczuwał. Będziesz wiedział, kiedy on się pojawia, poczujesz jego smród na swojej drodze. Będziesz wiedział, że okej, to jest za dużo już tutaj. To jest coś więcej niż to, że ja w ogóle cierpię z uwagi na szerzenie Królestwa. O diable, wyczuwam cię, związuję cię diable, związuję twoje działania, odsuwam twoje działania ode mnie. Ale nigdy nie boisz się cierpień. Pamiętaj, przez cierpienia się przychodzi, a nie cierpienia się wyrzuca. 2 Koryntian 4,10. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniało. Cierpienie uszlachetni cię. Uszlachetni cię. Rozumiesz? Śmierć na ciele swoim noszący, aby życie się manifestowało. To jest taka droga. Nie bój się tego. 2 Koryntian 4,17. Albowiem nieznaczny, chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Cierpienia są nieznaczne i chwilowe. Musisz w to wierzyć. Nieznaczne i chwilowe. To nie są długofalowe rzeczy. To diabeł. Mówi, o to będzie trwało i trwało. Nie. Nie. Nie tak się cierpi. W ogóle zauważyliście? Jezus szybko umarł na krzyżu. Pamiętacie? On nie wisiał tyle, co reszta. Tamci jeszcze, co? Nie szarpał się. Ale on nie wisiał tyle, co reszta. W ogóle o co chodzi? On to robił jak trzeba. Cierpiał w określonych prawidłach i szybciutko z tego świata zszedł. A tamci walczyli o życie. O życie walczyli. Wiecie, czemu ludzie tyle cierpieli na krzyżach? Bo o życie walczyli. Dzisiaj wielu chrześcijan walczy o życie. Kurczę, ja mówię, po co ty walczysz o życie? Czego ty w ogóle chcesz? Wyluzuj. Co ma w ogóle w tobie zginąć? Niech zginie na litość boską. No weź, wyluzuj. Niech cię krzyż przetnie. Szybko, bezboleśnie. Wiesz, o co chodzi? Kurczę, wiesz, bo to jest szybkie. Tak jak poderżnięcie gardła. Nawet nie wiesz kiedy. Chlast, dziękuję. Wypływa człowieku 5 litrów krwi po chłopie. Rozumiesz, o co chodzi? To nie ma, że tam godzinami, latami, coś tam. W ogóle wiesz, nie szybko. Pff. Taki jest krzyż. Ale co trzeba powiedzieć? Chcę. Ja w ogóle, ja przyszedłem do Boga. Rozumiesz, o co chodzi? Ja następnie od razu się w tym rozpędziłem. Mówię, ja chcę, żeby we mnie wszystko umarło w ogóle, co nie nadaje się do życia. Niech to umrze. Halleluja. Ja zaprosiłem śmierć krzyżową do życia. Zaprosiłem. I tak uważam, że się w ogóle boksowałem. Uważam, że w ogóle w wielu przypadkach, rozumiesz, boksowałem się z tym krzyżem. Że się, ja się trochę poszarpałem, ja nie mogę powiedzieć. A nie życzę tego nikomu. Cierpienie to inwestycja na wieczność. To jest inwestycja. Nie obawiaj się cierpieć. Nie obawiaj się tracić. Nie obawiaj się oddawać. Za tą granicą możesz znaleźć ostatni stopień do zupełnego złamania i zupełnego poddania się. Jest taka granica. Idzie się do niej, idzie, jak się przechodzi, ludzie, jak się przechodzi pewną granicę taką,
To potem w ogóle jest inaczej. Jakby patrzysz... Ostatnio mi fajnie człowiek powiedział, ty Artur, jakbym się drugi raz na nowo narodził. Ja mówię, no rozumiem, o czym mówisz do mnie. Tak jakbym drugi raz się na nowo narodził. Rozumiesz? Przeszedł pewną granicę. Za tym zakrętem jest życie w potężnym wymiarze. Ty musisz wiedzieć, czy ty tego chcesz. Nie bój się tego. Jezusowi nic nie było, tobie też nic nie będzie. Cierpienia Chrystusowe są dla twojego dobra. I musisz to uwierzyć. Bo Bóg jest dobry i daje tylko dobre rzeczy i pokazuje tylko dobre przestrzenie w życiu. Tylko dobre. Za wszelką cenę nie wolno za wszelką cenę unikać cierpień. Trzeba rozróżniać. Trzeba odrzucić cierpienia z uwagi na grzech, na patologię, na odchyły. Rozumiesz, o co chodzi? Jeszcze raz mówię, jak jesteś odchylony osobowościowo, to będziesz cierpiał z uwagi na odchylenie swoje, nie na Chrystusa. A więc w ogóle uznaj twoje odchylenie jako grzech i się weź wyprostuj, wylecz się. Wylecz się, stań pionowo, a teraz jak stoisz pionowo, to przechodź sobie normalne cierpienia. Nie, w ogóle nie bój się. Powiedz do Boga też, Boże, ja chcę rozróżniać wyraźnie, co jest diabelską opresją, a co jest rzeczywiście cierpieniem Chrystusowym. Rozumiesz? Często właśnie, tak jak taki też był przykład się tutaj rzucony, że w ogóle ktoś tam, żona niewierząca, on wierzący. I teraz ja słyszałem też takie niejednokrotnie, no bo no tak, jestem z Bogiem, takie teraz jest, tak cierpię sobie każdego dnia. On czy tam ona, no nie chce przyjąć Jezusa, ale ja wiem, że to jest moje powołanie, być z tym człowiekiem. Ja mówię, bzdura. To jest kłamstwo. To jest kłamstwo. Jak to powołanie twoje być z tym człowiekiem? Nie rozumiem. Człowieku, przecież ten człowiek to jest w ogóle syn czy córka diabła. Nie rozumiem. Jakie to powołanie? Co to za powołanie? Kiedyś jeszcze ktoś powiedział, no jak on się nawróci? Ja mówię, no to jak się kiedyś nawróci, w ogóle to przyjdziesz i zapytasz, może chcesz ze mną być znów? Człowieku, nie? A dzisiaj przestań to robić. Po co to robisz? To nie są żadne cierpienia Chrystusowe. To są cierpienia z uwagi na twoje lęki. Boisz się być sam, czy boisz się być sama, wchodzisz w kompromisy, jesteś w ogóle w takim kotle i mówisz, cierpię dla Chrystusa. Nie, jest napisane, wyjdźcie spośród nich, nieczystego nie dotykajcie. To jest Chrystus. To jest Chrystus. Tego kwiata półświata. To jest ta jedna jedyna. Jedna jedyna córka diabła, jedna jedyna? Naprawdę? To jest ta jedna jedyna? Ta cudowna, niesamowita, wspaniała kobieta, córka diabła, to jest jedna jedyna? W ogóle jak ty to łączysz? Jak te klocki się łączy w środku? To ty, ja nie wiem, jak to łączyć. Wiesz, o co chodzi? Przecież to pogłaszczesz dobrze po plecach, to tam są łuski. Rozumiesz, o co chodzi? To tam łuski ma. Zobacz. Rozumiesz? Tam gładko powinno być, a tu żmija. Musisz wierzyć w to. Uszlachetnij się to. Nie bój się tego. Ja dzisiaj ludzie naprawdę tego nie chcą. Ja to wiem. Ale jesteśmy ruchem pełnej Ewangelii. Nie możemy dać się wywalić z torów. Nie możemy poddać się temu, że są trudne sytuacje w życiu. Nie możemy iść na łatwiznę. Nie możemy tak robić. Musimy iść prosto. Prosto. Nie możemy w ogóle w swojej głowie zrobić takiej manipulacji, żeby omijać wszystkie jakieś przeszkody. Bo jak będziesz omijał, to tam nie spotkasz pewnych ludzi. Nie spotkasz pewnych sytuacji, też nie przeżyjesz. Będziesz omijał. Można tak w ogóle omijać. Rozumiesz? Pomódlmy się. Wstańmy.
Ojcze, ja modlę się o ludzi, o każdego, do kogo to słowo dociera w Duchu Świętym. Ojcze, ja chcę, żeby każdy z nas był człowiekiem głębokiego zrozumienia tego, czym jest cierpienie z uwagi na Chrystusa. Z uwagi na to, że jesteśmy ponad systemem tego świata i że jesteśmy narażeni na to, aby ten świat nienawidził nas i chciał nasze życie zniszczyć. I że jesteśmy też narażeni na to, że kiedy poruszamy się w wierze do przodu, to w naszych duszach wielokrotnie jest wojna. I że to są te cierpienia, Duchu Święty. Żebyśmy nigdy się nie obawiali tego. Ja chcę, żeby ludzie nasi byli odważnymi ludźmi. Ja chcę, żeby ludzie nasi nie obawiali się tych cierpień zewnętrznych i wewnętrznych. Ja chcę, żeby nasi ludzie nie unikali konfrontacji. Ja chcę, żeby nasi ludzie byli tak silni wewnętrznie, tak złożeni do kupy w Chrystusie Jezusie, żeby mieli twarze twarde jak krzemień, żeby nie obawiali się nadstawiać drugiego policzka, żeby nie uciekali przed lada wiatrem prześladowania, żeby nie kulili się w małe kuleczki, kiedy ziemia będzie się trzęsła, a demony będą rzucać kamieniami. Ojcze, modlę się o to. Modlę się, żeby nie ulegali tym wewnętrznym walkom i nie szli za tym, co proponują im wielokrotnie ich emocje, ale żeby wierzyli mimo tego, że boli. Ojcze, modlę się, żeby ludzie wierzyli mimo tego, że boli. Żeby za wzorem apostoła Pawła nie wycofywali się z wiary. Żeby nie bali się, że coś w nich umrze. Bo Ty jesteś Bogiem zmartwychwstania. Ty jesteś Bogiem zmartwychwstania. Ojcze, potrzebujemy być jeszcze silniejsi i więksi. Potrzebujemy tego, Ojcze. Potrzebujemy tego, żeby wpływać, Ojcze. Ty o tym wiesz dobrze. Ty jesteś tym, który nas kształtuje. Przyjmujemy od Ciebie dzisiejszą naukę, Boże. Amen.